Dzisiaj zapraszam Was na wiosenną ucztę, czyli wiosenną tartę, pełną zielonego koloru, który urozmaicimy może też czerwonym, żółtym. Tarta jest przepyszna do zjedzenia i na zimno, i na ciepło. Można zjeść na obiad, można podać również na świąteczne śniadanie. W sklepie byłam już wcześniej i do przygotowania spodu do tarty kupiłam mąkę pszenną, masło, jajka oraz żółty ser. Natomiast do wypełnienia tarty będę potrzebowała śmietanę lub jogurt naturalny, brokuły, mogą być świeże lub mrożone, jajka, sól i pieprz. Najpierw przygotuję spód do tarty. Spód będzie kruchy z dodatkiem żółtego sera. Potrzebuję około 200 g mąki pszennej, nadaje się również mąka krupczata, oraz 100 g masła. Zasada jest taka, że ciasto kruche to proporcje 2 do 1. Dwie porcje mąki, jedna porcja masła. Masło powinno być zimne, wyciągnięte z lodówki. Staramy się nie dotykać go rękami, żeby nie ocieplać. Siekamy nożem. Do tego dodam jedno jajko oraz tarty żółty ser. Do ciasta dodam trochę soli. Można dodać również ulubione zioła, to może być oregano, to może być tymianek, to może być czubryca, która bardzo do tart pasuje. Dobrze, do ciasta wybiję teraz jajko i postaram się je jak najszybciej zagnieść. Ciasto jest zagniecione, mogą w nim pozostać kawałki masła, to niczemu nie przeszkadza. Musimy je teraz jeszcze troszeczkę schłodzić, tak około pół godziny myślę w lodówce i będziemy je wykładać na formę do tarty. Ciasto chłodzi się w lodówce, a ja w tym czasie przygotuję sobie bazę taką do wypełnienia tarty. Ta baza to śmietana, jogurt naturalny, jajka, sól i pieprz, nic poza tym. Na tym ułożę ugotowane jajka, brokuły, być może papryczkę chili, jeżeli ktoś lubi. Dodamy po prostu ją dla koloru. Po upieczeniu posypiemy szczypiorkiem. Śmietany potrzebuję tak około 300 g, myślę. Często robię to na oko i nie ważę tego, ale jeżeli jeden kubeczek ma 180 g, no to myślę, że w sumie wyjdzie nam około 300-400 g. Tutaj zmieszam jogurt naturalny ze śmietaną. Można użyć samego jogurtu, można użyć samej śmietany. To już od Was zależy. Do tego jajka. Trzy jajka. Mieszamy, dodajemy sól, pieprz, według uznania. I to jest taka podstawowa baza do wypełniania właśnie tart wytrawnych. Później, dekorując tartę, możemy użyć tego, co nam się żywnie podoba. Może być to groszek zielony, może być to podsmażony boczek, kurczak, łosoś. A dzisiaj zrobimy właśnie taką typowo wiosenną, świąteczną tartę. U mnie dodatki to brokuły, które będą wyglądały na tarcie jak małe drzewka, oraz ugotowane jajka. Jajka gotuję około 6 minut. Nie przedłużam nigdy tego czasu, żeby nie pojawiła się na jajkach brązowa obwódka. Te są ugotowane idealnie. Ugotowane jajka będą nam potrzebne dosłownie 3. Wyciągnę teraz ciasto z lodówki, powinno być już dobrze schłodzone. I przełożę je na formę do tarty. Wysmaruję lekko masłem.
przełożę ciasto. Mam taki sprytny sprzęt, który uwielbiam. To jest taki mały wałeczek. Nie trzeba używać dużego wałka, tylko do tart idealnie sprawdza się ten malutki wałeczek, który rozprowadza ciasto po całej formie. Boki docisnę palcami, podniosę dosyć wysoko brzegi, ponieważ one w trakcie pieczenia i tak się troszeczkę nam obkurczą. Ciasto jest gotowe do pieczenia, ale to jeszcze nie wszystko. Nakłuję jeszcze widelcem. Teraz, żeby ta tarta podczas pieczenia nam się nie wybrzuszyła, będziemy najpierw podpiekać sam spód. Proponuję nakryć ją papierem do pieczenia. I obciążyć, w moim przypadku, grochem, soczewicą, fasolą. Można użyć gotowych ceramicznych kulek, takich specjalnych do obciążania właśnie tart. Ale jak dla mnie to zbędny wydatek, mam taką dyżurną mieszankę ziaren. Wysypuję na tartę, one ją dobrze obciążają, tarta nie będzie się podnosić. I tak przygotowaną wkładam do piekarnika nagrzanego do 190 stopni na około 20 minut. Spód tarty mam podpieczony, on jest jeszcze gorący, ale to nic nie szkodzi. Usunęłam z niego papier z ziarnami i teraz przeleję na spód masę śmietanowo-jajeczną. Te proporcje idealnie wypełniają spód. Przypomnę, że było to około 300-400 g śmietany oraz 3 jajka. Sól i pieprz. I na tym teraz będę układać ugotowane jajka i brokuły. Brokuły sobie przetnę jeszcze na mniejsze gałązki. Te składniki układam teraz na tarcie. Mam 6 połówek jajek. Może zacznę tak jak wskazówki zegara. One idealnie podzielą nam tartę na 6 części. I pomiędzy nie powkładam gałązki brokuła. Brokuł może się nam troszeczkę zatopić, ale nie szkodzi. Dołożymy na wierzch kolejną warstwę. Dobrze, dokładamy te małe cząsteczki, które nam zostały. I teraz, żeby było bardziej wiosenne, dodam troszeczkę papryczki chili. Nie tak nie za dużo, ponieważ jest ona bardzo ostra i może nam po prostu zepsuć tartę. Można dodać jako czerwony element również małe pomidorki koktajlowe. Tak przygotowaną tartę włożę jeszcze raz do piekarnika na około 20 minut, temperatura 180 stopni. Ta płynna masa powinna się nam ściąć i nie powinno nic tutaj nam pływać. Tarta jest upieczona i muszę przyznać, że wygląda pięknie, wiosennie i kolorowo. Możemy ją posypać z wierzchu jeszcze szczypiorkiem i pokroić na mniejsze kawałki. Jeden kawałek przyłożę na talerzyk. Zobaczcie, jak wygląda w przekroju. Upiekła się idealnie.